Torpedzi z Avalanche Studios znowu uderzają. Możecie ich kojarzyć z ostatniego Mad Maxa, czy może nawet Renegade Ops, ale ich flagowa seria jest tylko jedna. Cześć, jestem Beata i wraz z nadejściem grudnia witamy na rynku trzecią już część Just Cause. Jak do tej pory fabuła przygód Rico Rodriguez'a nigdy nie stanowiła głównego punktu programu. I tym razem nie jest inaczej. Trafimy na Morze Śródziemne, do fikcyjnej Republiki Medici, rządzonej przez nie mniej fikcyjnego tyrana, generała Di Ravello. The town of Costa del Porto. Banet! No i będziemy robić wszystko, by doprowadzić do jego upadku. Oczywiście mowa o wszystkim, co wiąże się z szybką, kreatywną i efektowną demolką. Demolką, której nie powstydziłby się sam Michael Bay. Just Cause to taki zręcznościowy sandbox idealny. Czyli gra z olbrzymim, otwartym światem, gdzie tylko od naszej inwencji zależy sposób wykonania zadania. I używając terminu olbrzymi nie przesadzamy. Tym razem jest to 1000 km² powierzchni czekającej na zbadanie drogą powietrzną, morską czy lądową. Cała masa pojazdów, mnóstwo rodzajów broni, gadżety pokroju kombinezonu wingsuit czy linki z hakiem. To najważniejsze cechy Just Cause 3. Nie ma tu niczego odkrywczego. Ale to takie oczko w głowie studia. Jedyną kontrowersyjną decyzją jest pozbawienie gry trybu dla wielu graczy. Ale podyktowane to zostało chęcią doszlifowania świata. Żegnamy się będąc dobrej myśli i życząc Wam... miłej zabawy!